Witam serdecznie wszystkich piłkarskich kibiców. Rozpoczynamy 15. wiosenne wydanie magazynu Goal. Ten tydzień poświęcamy jednemu wydarzeniu, meczowi na szczycie, który odbędzie się w środę 22 maja na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Dlatego dziś większość naszego programu o Legii i o Widzewie. Najpierw jednak prezentacja bramki poprzedniej kolejki. Golem 29. kolejki uznali Państwo bramkę zdobytą przez Piotra Mandrysza z Pogoni Szczecin. Głosowało 1038 osób. A tak przedstawia się klasyfikacja bramki 29. kolejki. Na kolejnych miejscach Marcin Mięciel, Cezary Kucharski, Piotr Jegor i Mieczysław Agapon. A to osoby, które wylosowały, które wzięły udział w naszym konkursie i wylosowały nagrody, którymi są koszulki sportowe. Do meczu na szczycie pozostało niewiele ponad 48 godzin. Tak się złożyło, że czołowe zespoły próbę generalną przed tym spotkaniem miały w tym samym dniu, o tej samej porze, w niedzielę o godzinie 11. Widzew grał we Wrocławiu na stadionie Śląska. Mecz Śląska z Widzewem Łódź wywołał we Wrocławiu bardzo duże zainteresowanie. Ponad 10 tysięcy widzów liczyło na dobry występ Wrocławian. Ja zawsze powtarzam 3-0. W tym sezonie dwa razy mi się udało odgadnąć wynik. A za Śląska oczywiście. Dziękuję. Realnie no, trudno będzie, oczywiście. To jest Widzew stracił jeden punkt na wiosnę tylko. Nasz zespół stać na wszystko. Ja liczę na to, że dzisiaj nawet możemy się pokusić o zwycięstwo. Widzew ostatnio gra z różnym szczęściem. Ja mnie się mówić o szansach. Ja po prostu wierzę, że Śląsk wygra. Tak mi się przyśniło, że 1-0 będzie dla Śląska. Już pierwsze minuty meczu pokazały, że wrocławianie nie zamierzają oddawać pola wyżej stojącym w tabeli rywalom. Na początku spotkania tylko poprzeczka uchroniła po strzale Pawlaka zespół Widzewa od utraty bramki. Mimo kilku dogodnych sytuacji z obu stron, pierwsza połowa zakończyła się wynikiem bezbramkowym. Tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego, przed udaniem się do szatni, główkował Marek Koniarek. 0-0 do przerwy i nastrój oczekiwania na trybunach. Po zmianie stron dwie akcje Widzewa. Najpierw Zbigniew Wyciszkiewicz strzelił bardzo precyzyjnie, ale jedynak w bramce nie dał się zaskoczyć, a chwilę później dwójkowe zagranie Łapińskiego z Czerwcem mogło zakończyć się zdobyciem bramki, jednak kapitan Widzewa wysoko przestrzelił. W rewanżu akcja Śląska, doskonałe podanie do Józefa Kostka i najlepszy strzelec wojskowych sam na sam z Woźniakiem. Precyzyjny strzał, jednak piłka ku rozpaczy kibiców Śląska odbija się od słupka i wychodzi w pole. To kolejna akcja Widzewa. Michalczuk dośrodkowuje miękko w pole karne. Do odbitej piłki dochodzi Zbigniew Wyciszkiewicz i zdobywa pierwszą bramkę dla Widzewa Łódź. Gdy wydawało się, że łodzianie bez problemu wygrają ten mecz, wspaniała kontra Śląska. Kasperek strzela pod poprzeczkę i szalona radość na trybunach we Wrocławiu. Śląsk remisował z Widzewem 1-1. Do końca spotkania pozostały już tylko 3 minuty i zanosiło się na wielką niespodziankę. Widzew to jednakże zespół z charakterem. Strzał Miążkiewicza, dobitka Czerwca i w ten sposób Widzew wygrywa we Wrocławiu 2-1 ze Śląskiem. Teraz jednak jedzie do Warszawy na mecz z Legią. Nie myślimy, żeby tam jechać i po prostu oddać im jak to by pole bez walki. No, będziemy się starali grać to, co potrafimy najlepiej i to, co umiemy. No, na pewno wynik satysfakcjonujący jest taki, żebyśmy tam nie przegrali. No, na pewno będzie bardzo ciężko. Zwłaszcza, że Legia po prostu teraz spokojnie sobie wygrała z GKS-em, który grając z nami się po prostu wypompował. Tam już chłopcy chodzili na czworakach i na pewno mieli o wiele ułatwione zadanie niż my dzisiaj ze Śląskiem. Widzewiacy wyrównali ligowy rekord kolejnych meczów bez porażki. Wicelider nie przegrał 30 spotkań z rzędu, co wcześniej udało się tylko GKS-owi Katowice. A właśnie GKS sprawdzał formę warszawskiej Legii. W zasadzie nie był to sprawdzian formy, tylko surowa lekcja futbolu, której udzielił mistrz Polski. Na trybunie katowickiego stadionu Antoni Piechniczek. Obok niego słynny trener mistrza Francji Guy Roux, który przyjechał ze swoim asystentem, byłym reprezentantem Francji Lacombe. Wizyta w Legii na Śląsku spowodowała mobilizację służb policyjnych i porządkowych. Mecz pod specjalnym nadzorem. Widownia katowickiego stadionu wypełniona jak nigdy dotychczas w tym sezonie. 10 tysięcy przybyło, by zobaczyć ten mecz.
Legioniści spokojni, rozluźnieni. Sędzia Marek Kowalczyk sprawdza piłkarskie buty. Katowiczanie bez Kazimierza Węgrzyna, pauzującego za żółte kartki. W jego miejsce Andrzej Nikodem, mający dłuższą przerwę w występach w meczach ligowych. Zespół warszawski w najsilniejszym składzie. My nie mamy generalnej próby, po prostu każdy mecz musimy grać o zwycięstwo i dopiero będziemy po tym meczu myśleli o Widzewie. GKS Katowice uchodzi za trudnego, niewdzięcznego przeciwnika dla Legii. No, dla Widzewa też były akurat Widzew wygrał. Myślę, że mój zespół dzisiaj powalczy i tak jak powiedziałem, no, gramy o najlepszy wynik. A szkoda, bo w takiej atmosferze, jaka jest dzisiaj, na boisku GKS jeszcze nie grałem. Warszawska Legia rozgromiła GKS Katowice 5-0. Tak padła pierwsza bramka tego spotkania. Strzelił ją Tomasz Wieszczycki. Zawodnik ten był bohaterem w zespole warszawskiej Legii, zdobywając 3 bramki. Jest to pierwszy hat-trick tego piłkarza w występach w piłkarskiej ekstraklasie. Drużyna Katowic grała bez odsuniętego za kartki Kazimierza Węgrzyna. Zainteresowanie meczem olbrzymie. Komplet na trybunach, rekord frekwencji 10 tysięcy widzów. Drużyna Katowic popełniała sporo błędów w obronie, zwłaszcza w drugiej części meczu. W końcówce spotkania pojawił się na boisku Jerzy Podbrożny, który strzelił 2 bramki. Drugą z rzutu karnego, a więc efektowna wygrana Legii w Katowicach. No nigdy mi się nie udało 3 bramek strzelić, zawsze strzelałem po 2 bramki. No i zawsze się cieszę się nawet z jednej bramki. No ale dzisiaj szczególnie, no bo te 3 to jest jednak wielka radość jeszcze tu w takim ważnym meczu jak z GKS-em Katowice. Uważam, chociaż być może klasyfikowanie nie ma większego sensu, że najefektowniejsza była pańska pierwsza bramka. Ten szczupak na wysokości 0,5 metra nad ziemią, a potem jeszcze dobitka. Tak, tak. No, mnie się też ta najbardziej podobała, chociaż najbardziej składna to była ta druga, gdzie ładnie dostałem piłkę w tempo. Bo przy tej pierwszej no, widziałem, że piłka uderzy w słupek, tylko myślałem, że Janusz Jojko ją złapie. No, ale niestety przeszła jego i już to była formalność tylko. Teraz mamy bardzo ciężki mecz, który wiadomo będzie decydował, choć nie musi, bo wiadomo jak jest z regulami, że remis w tym meczu może jeszcze nie przesądzić sprawy mistrza. No ale na pewno myślę, że wygramy ten mecz z Widzewem i udowodnimy swoją wyższość w środę. Jerzy Podbrożny, zdobywając 2 bramki w meczu w Katowicach, powiększył swój dorobek strzelecki w meczach ligowych do 97 bramek. No, zostało mi jeszcze 3 bramki. Na pewno będę chciał je zdobyć w tym sezonie, jeżeli będę grał. A czy mi się to uda, to zobaczymy. Dosyć łatwo strzelaliście dzisiaj bramki z GKS-em. No, trafiliśmy na dobrą dyspozycję w dzisiejszym dniu, a GKS akurat nie był w tej dobrej formie i udało nam się dlatego wygrać tak wysoko. Za duża była różnica między zespołami, przede wszystkim w drugiej połowie, na czym utraciło widowisko. Zawsze przyjeżdżam raz w roku do Polski na jeden mecz. Uczyniłem to tym razem chętniej, bo trenerem jest mój były piłkarz Paweł Janas. Nie mam jeszcze wybranego piłkarza, którego chciałbym widzieć w zespole Auxerre. Z 2 kandydatów do tytułu lepiej zaprezentowała się Legia, ale wstrzymywałbym się przed wyciąganiem z tego wniosków na środowy mecz. Przypominamy tylko, że jeśli w meczu Legia Widzew wpadnie jakikolwiek remis, a w całym sezonie obie drużyny zgromadzą tę samą liczbę punktów, o mistrzowskim tytule decydować będą 2 spotkania barażowe z udziałem czołowej dwójki. Legia i Widzew dzieli od reszty zespołów przepaść, ale trzecie, a może i czwarte miejsce w lidze może dać start w europejskich pucharach. Wiceprezes Widzewa Andrzej Grajewski powiedział w jednym z wywiadów, że w Lidze Mistrzów można świetnie zarobić. W Pucharze Zdobywców Pucharów można wyjść na swoje, ale do Pucharu UEFA tylko się dopłaca. W większości klubów środka tabeli chyba usłyszano tę wypowiedź, bo do Europy nikt się jakoś nie kwapi. Grajewskiego nie słuchano w Hutniku Kraków, który też w nie najlepszym stylu broni trzeciej pozycji. W Gdańsku, tak jak podczas poprzedniej wizyty Hutników na Wybrzeżu, najwięcej mówiło się o sędziowaniu. Lechia znów nie dostała karnego za rękę, a kontrowersyjny rzut wolny, pośredni dla piłkarzy z Krakowa, doprowadził gospodarzy do rozpaczy. Bramki dla Hutnika strzelili Bukalski 2 i Krzywda. Dla Lechii Olimpii Tomasz Unton. Startu w pucharach wystraszyła się być może Amika. Zespół z Wronek wylądował na 4. miejscu, ale nie na długo, bo już następna kolejka przyniosła tylko remis na własnym stadionie z walczącym o każdy punkt Sokołem Tychy. Mecz zakończył się remisem 1-1 po golach Kryszałowicza i Gorszkowa.
Niesamowity wręcz upór w walce o utrzymanie się w Ekstraklasie prezentuje GKS Bełchatów. Chłopcy Pawlaka po dwóch porażkach z czołowymi klubami zdobyli 6 ważnych punktów i być może wiosenny trud bełchatowian nie będzie daremny. W tym meczu pokonany został Lech, któremu dla odmiany nie chce się chyba walczyć. Na bramki Bernsteina i Prucheńskiego odpowiedział tylko Prabucki. Sporo szczęścia miał ŁKS, który podejmował Górnika. Najlepszy na boisku był bramkarz gospodarzy Zbigniew Robakiewicz, którego Zabrzanie pokonać nie zdołali. W rewanżu ŁKS strzelił jedną bramkę i to zwycięską. Uczynił to Tomasz Kłos. Na przeciwległych biegunach huśtawki znalazły się drużyny Stomilu i Zagłębia. Olsztynianie po serii porażek zaczęli wygrywać. Lubinianie wręcz przeciwnie. Jedyną bramkę tego meczu strzelił Adam Zejer. Raków zakrawędziował nad strefą spadkową i zaczyna się odbijać w górę. W klubie chyba przypomniano sobie, jak to miło było tuż za plecami czołowej dwójki. W meczu z Pogonią Szczecin gospodarzom dały wygraną gole Bodziocha i Skwary. Goście trafili tylko raz za sprawą najskuteczniejszego w Pogoni Dymkowskiego. Kiedy już Siarka przestała przegrywać, to stało się to w meczu z sąsiadem z Zamiedzy, który ma jeszcze cień szansy na pozostanie w Ekstraklasie. Sentymentów nie było. Po bramkach Zagórskiego i Kurantego Tarnobrzeżanie pociągnęli za sobą Stal, prawdopodobnie do drugiej ligi. A to przypomnienie wszystkich rezultatów 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Tabeli na trzech miejscach bez zmian. Te trzy pierwsze drużyny wygrały swoje spotkania. Nadal 30 punktów różnicy pomiędzy Legią Widzewem i Hutnikiem. W dolnej części tabeli sytuacja Lechii Olimpik Gdańsk wydaje się bardzo trudna. Awansowo pnie się w górę Bełchatów. Statystyka 30. kolejki, 24 bramki, tyleż samo żółtych kartek, jedna czerwona, otrzymał ją Radosław Majdan z Pogoni Szczecin. Niezła frekwencja, jak na polskie warunki, 49 tysięcy widzów. Statystyka z całego sezonu, utrzymała się średnia bramek. Do Marka Koniarka zbliżył się nieco Jerzy Podbrożny. Być może na Łazienkowskiej ci dwaj snajperzy będą konfrontować swoje strzeleckie umiejętności. I klasyfikacja fair play. Tu jedna zmiana. Na trzecie miejsce awansował Stomil Olsztyn. Zapraszamy do udziału w konkursie na bramkę 30. kolejki. Nasza pierwsza propozycja to gol Jacka Kurantego z Siarki Tarnobrzeg. Gol numer 2, Jacek Bernstein, GKS Bełchatów. Dzwonimy 0735 252. Gol numer 3 to też zawodnik GKS-u Bełchatów, Janusz Prucheński. Dzwonimy 735 253. Przypominam, że połączenie z każdego miejsca w Polsce wynosi 96 groszy, w tym VAT. Nasza czwarta propozycja to bramka Łukasza Gorszkowa z Sokoła, 0735 254. Gol numer 5, Adam Zejer ze Stomilu Olsztyn. Bramka w meczu z Zagłębiem, 0735 255. Na bramkę kolejki proszę głosować do czwartku do godziny 12, a teraz rozwiązanie naszego pocztowego konkursu. Przed tygodniem pytaliśmy Państwa, ilu trenerów pierwszoligowych zachowało swoje posady od początku rundy do ubiegłej niedzieli. Takich trenerów było 11, z czego dwóch już wówczas przebywało na lekarskich zwolnieniach, ale prawidłowa odpowiedź w naszym konkursie to 11.
Nagrodę zestaw opon Kormoran ufundowała firma Stomil Olsztyn S.A. Prawidłowych odpowiedzi jest niewiele, wśród nich wylosuje za chwilę jedną kartkę. Naprawdę bardzo mało osób odpowiedziało prawidłowo na nasze konkursowe pytanie. Zgadza się 11 trenerów. Nagrodę otrzyma Kamil Piotrowski, ulica Sucharskiego z Płocka. Gratulujemy. W najbliższym czasie skontaktuje się z panem przedstawiciel fundatora nagrody, a nasz następny konkurs dotyczy oczywiście meczu na szczycie. Proszę podać, ile razy Widzewowi udało się w pierwszej lidze wygrać z Legią w Warszawie. Powtarzam, ile razy Widzew wygrał w pierwszej lidze z Legią w Warszawie. A to nasz adres, Gol, magazyn piłkarski, program drugi Telewizji Polskiej S.A., ulica Jana Pawła Woronicza 17, 00999, Warszawa. Na Państwa odpowiedzi czekamy tylko przez tydzień, a zatem kartkę pocztową proszę wysłać jeszcze dziś, a najpóźniej jutro. Wtedy na pewno dotrze ona na czas. Pierwszoligowy szczyt coraz bliżej. Oto poniedziałkowe meldunki z obu klubów. Środowy mecz już teraz wywołuje wielkie emocje. Dzisiejszy trening wojskowych oglądało kilkudziesięciu kibiców. Tymczasem Stadion Wojska Polskiego jest gotowy na przyjęcie spodziewanego kompletu widzów. Przewiduje się, że kibice z Łodzi zajmą co najmniej cały sektor za bramką. Zabezpieczenie meczu Legia-Widzew będzie wyglądać normalnie tak jak każdego. Legia, kierownictwo klubu nie różnicuje meczy, więc siły porządkowe, dwie agencje plus policja. Może troszeczkę będzie tych osób pilnujących porządku więcej niż zazwyczaj, ale wszystko jest tak samo, będzie zabezpieczane i bramy, i cały stadion będzie zabezpieczony w ten sam sposób. Nasze siły będą wystarczające i odpowiednie do skali tego meczu. Mogę dodać, że środowy pojedynek będziemy zabezpieczać wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej z Łodzi. Kibice będą eskortowani w pociągach, ci, którzy zdecydują się przyjechać pociągami. Będą eskortowani przez policjantów z Łodzi i po części również policjantów z Warszawy. Do Łodzi wysłano 3000 biletów i z tego co wiemy, wszystkie te bilety już zostały rozprzedane. Bilety są normalne, w takich samych cenach jak na całą ligę, czyli 2000 na trybunę krytą, 20 zł na trybunę krytą i odpowiednio tańsze na otwartą i za zegarem. Kasy z biletami na mecz Legia-Widzew otwarto dziś o 10. Ustawiły się po nie gigantyczne kolejki. Panował bałagan. Po dwóch godzinach nie było już kart wstępu na trybunę krytą. Szybko, proszę. A ty tutaj idziesz? Na krytą. Nie ma już. No to panie, czyś panu trzeba 3 godziny stoić. No co, jednym dniem? No 14 biletów. Przyjdziesz i sobie tego na 30, ale nie ma biletów. No co? No i to trzeba przyjść o 8. No pewnie. No tak. Ja mam szkołę. A ja mam pracę. I też musiałem się dowolić, żeby to mógł. Ale nie ze szkoły wyrzucał. Nie. Pan do źródła, a ja nie. Pana zabierał jeszcze bilet? Od lekarza. Panujący bałagan wykorzystały koniki. Nieoficjalnie wiadomo, że można było u nich nabyć bilety po dwukrotnie wyższej cenie niż w kasie. Tymczasem stołeczni piłkarze trenowali w dwóch grupach. W jednej ci, którzy rozegrali pełne spotkanie w Katowicach, w drugiej pozostali. Dzisiaj, grali, dzisiaj zawodnicy, co grali cały mecz, mają rozruch. Pozostali lekki trening, jutro rozruch przed meczem, bo co dwa dni gramy, co trzy w zasadzie, to żadnych specjalnych przygotowań nie ma. Czy ktoś się skarżył na jakieś kontuzje? Nie, na razie oprócz Jacka Bednarza, który już na GKS-ie miał kontuzję, wszystkich mam zdrowych, także myślę, że cały zespół będzie dobrze przygotowany i wypoczęty. Myślę, że jesteśmy w dobrej formie i w dobrych humorach. Czy dacie radę Widzewowi, czy uda się wygrać z nim? Na pewno, jesteśmy o tym przekonani, ponieważ jesteśmy zespołem lepszym, a przede wszystkim liczymy naszych kibiców, którzy chcemy, aby przyszli bardzo, bardzo wielu, żeby ich było i żeby nam dopomogli po prostu, to jest najważniejsze. Początek meczu o 17:15. Tego, co podpisuje. Tak.
W ekipie Widzewa przed spotkaniem z Legią humory dopisują. Łodzianie są w bojowym nastroju. Dziś o 11:00 rozpoczęli jeden z ostatnich treningów przed meczem sezonu. Podopieczni Franciszka Smudy w środę zapowiadają walkę od 1 do 90 minuty. Na pewno nie zagrają przeciwko legionistom jak wczoraj GKS Katowice. Na Śląsku ekipę Pawła Janasa podpatrywał Andrzej Pyrdą. Ten mecz mnie zawiódł całkowicie. GKS był po prostu w tym spotkaniu beznadziejny. Nie wiem wynikiem czego, czy tego upału, ale ja z kolei tak dobra. W każdym bądź razie na pewno przedstawimy Legii całkiem inne warunki na boisku i myślę, że to będzie to pojedynek dwóch równorzędnych partnerów. Nie można się bać Legii. Znaczy my na pewno się jej nie boimy. Uważam raczej, że to Legia powinna się nas bać, bo jak do tej pory my jesteśmy niepokonani, oni ponieśli już porażkę. Przede wszystkim musimy grać swoje, to co wypracowaliśmy przez rok czasu, tą koncepcję gry prowadzić i nie wolno się dać, jak to się mówi, sprowokować do jakiejś ostrej walki, do fauli. Miejmy nadzieję, że no, uda nam się na tej Legii mimo wszystko wygrać, pomimo że na pewno faworytem Legia chociażby jako drużyna, która ma większe bycie międzynarodowe, ma w swoich szeregach dobrych zawodników, grająca może bardziej spokojnie niż my, natomiast my prezentujemy piłkę dynamiczną, szybką. Także myślę, że ta piłka być może będzie na stadionie Legii święciła triumf. Przede wszystkim musimy zagrać o zwycięstwo. No, nie jechać tam na nastawieniem na remis, tylko musimy starać się ten mecz wygrać i strzelić jakąś bramkę. No, to jest podstawa. Uważam, że musimy ograniczyć poczynania napastników i w szczególności uważać na stałe fragmenty gry, gdyż Legia chyba w tych elementach jest najbardziej groźnym zespołem. Chodzi tu w szczególności o rzuty wolne wykonywane przez Leszka Pisza, jak i również przez wykonywane przez niego rzuty rożne. W szczególności musimy uważać na tych wysokich zawodników, którzy z obrony przychodzą na te stałe fragmenty gry. Chodzi mi tu w szczególności o Jacka Zielińskiego, Jóźwiaka. Wydaje mi się, że i Tomek Wieszczycki nieźle gra głową. No, musimy właśnie na te stałe fragmenty gry najbardziej chyba uważać. Oni nas nie będą się bać, ani my ich. No, myślę, że walka na boisku wszystko pokaże, który będzie zespół w tym dniu lepszy i zasługuje na Mistrzostwo Polskie. Najważniejsze, że my liczymy sami na siebie i w tym jest chyba nasza siła. I to myślę, nam może pomóc właśnie w odniesieniu zwycięstwa, bo nie ukrywamy, że nie jedziemy wcale tam, żeby zremisować. Mecz na szczycie danej ligi to na ogół rozgrywana w końcówce sezonu batalia drużyn walczących o mistrzostwo. Usuwa ona w cień konfrontację najbardziej zasłużonych zespołów. W zakończonych przedwczoraj rozgrywkach Ekstraklasy Niemiec o prymat walczyły w zasadzie tylko Borussia Dortmund i Bayern Monachium. Lepsza okazała się Borussia, a mecze tych drużyn w obu przypadkach zakończyły się zwycięstwami gospodarzy. W Dortmundzie było 3-1 dla Borussii, w Monachium 1-0 dla Bayernu. Borussii zdarzyło się natomiast przegrać oba spotkania z Hansą Rostock, z którą Bayern na wyjeździe zremisował, zaś pod koniec kwietnia u siebie przegrał, co akurat stało się początkiem końca marzeń o tytule. Zwolniono trenera Recha Gela, poczynienia Bawarczyków wkradła się nerwowość. W Portugalii mistrzowski FC Porto uległ w 27. kolejce Benfice Lizbona, która wywalczyła wicemistrzostwo, ale wynik ten nie miał większego znaczenia dla układu tabeli. Już wtedy bowiem zespół Porto wyraźnie wyprzedzał resztę stawki. Przerwana została jedynie jego efektowna, licząca 53 gry, pasa ligowych meczów bez porażki. We Francji kluczowym, jak się później okazało, było spotkanie Auxerre z Paris Saint-Germain. Na 6 kolejek przed końcem 3-0 dla Auxerre oznaczało milowy krok tej drużyny na drodze po pierwsze mistrzostwo kraju. Paris Saint-Germain skończył ligę na drugim miejscu, zaś w ostatnią sobotę, na pożegnanie sezonu, Auxerre pokonał FC Nantes, poprzedniego mistrza. Nastąpiło zatem symboliczne przekazanie korony. We włoskiej Serie A do pewnego momentu Milanowi najbardziej zagrażała Fiorentina i właśnie pokonując ją na 2 kolejki przed metą, Milan definitywnie zapewnił sobie mistrzostwo. Ale szlagierami sezonu bez wątpienia były potyczki Milanu z drugim w końcowej tabeli, zresztą broniącym prymatu Juventusem. W Mediolanie 2-1 zwyciężył Milan, zaś w lutowym rewanżu padł remis 1-1. W FC Barcelonie przed końcem oba te zespoły zachowują szansę na triumf w Primera Division w sezonie 95-96. Najbardziej jednak spektakularną sytuację mamy w naszej Ekstraklasie. Legia i Widzew, idąc krok w krok, znacznie oddaliły się od konkurentów i kwestie tytułu rozstrzygną między sobą. Czy już w najbliższą środę? Rywalizacja jest o tyle ciekawsza, że w jesiennym spotkaniu mistrza i wicemistrza Anno 95 padł remis, a Widzew w tym sezonie ligowym nie przegrał ani razu. Jeśli zaś nie przegra i w środę na stadionie Wojska Polskiego, to ustanowi nowy rekord polskiej Ekstraklasy. 31 kolejnych występów bez porażki. Ostatnią poniósł na finiszu poprzedniego sezonu właśnie z Legią.
Za niewiele ponad 48 godzin początek wielkich emocji. Tych, którzy dostaną bilety, zapraszamy na stadion. Wszystkich pozostałych kibiców zapraszamy przed ekrany telewizorów. To będzie najważniejszy mecz w sezonie 95-96. Nasza bezpośrednia relacja o 17:15 w programie drugiej. A tak przedstawia się program pozostałych meczów 31. kolejki. Hutnik gra z Amiką, ŁKS ze Śląskiem, Lech z Siarką, Sokół ze Stomilem, Stal z GKS-em Katowice, Górnik Zabrze z Rakowem, Lechia Olimpia z Pogonią i Zagłębie z Bełchatowem. W tym programie to już wszystko. Na następny magazyn piłkarski Gol zapraszamy Państwa w czwartek. Początek o 15:35, jak zwykle w programie.